technika sumiotoshi, atak gyakuhanmi. Zejście z linii ataku, krok do przodu, wejście w łokieć. Pamiętajmy o tym, żeby kciuk skierowany był do dołu. Nasz uke robi yoko ukemi, czyli podwinięcie nogi, przetoczenie się po obręczy barkowej. Atak Ushiro Ryote Dori, wycofanie, wejście w przód. Pamiętajmy o tym, że technikę Sumiotoshi robimy na dolnej ręce. Wchodzimy tak, żeby nasz zaawansowany uke zrobił wysokie yoko ukemi. A teraz wersja dynamiczna, czyli atak Shomenuchi. Zejście, zahaczamy łokieć, schodzimy do pozycji kiza. Uke robi wysokie yoko ukemi.